Pan Franciszek poczuł, że mięśnie jego twarzy układają się w uśmiech. Z wysiłkiem, niemrawo, jakby z trudem próbowały przypomnieć sobie zapomniany przed laty wzór. Pan Franciszek sam był zdziwiony tym uśmiechem. Alicja Bujnowicz. Przedstawiła się rudowłosa kobieta, wyciągając do pana Franciszka rękę. Franciszek Siwak. Wymamrotał pan Franciszek, niezgrabnie całując jej dłoń. Kobieta spojrzała mimowolnie na wymalowany koślawymi literami napis: Pan Franciszek poczerwieniał. Pełno tu chuliganów, bąknął zarumieniony. Trzeba się trzymać od nich z daleka. Od kogo? Usłyszał nagle cieniutki głos. Z samochodu wychodziła właśnie rudowłosa dziewczynka. Nieomal kopia stojącej przed nimi kobiety pana Franciszka zamurowało. To moja córka Ania, przedstawiła ją kobieta. Pan Franciszek zastanawiał się właśnie, czy i ją powinien pocałować w rękę, gdy raptem stojąca u wylotu bramy ciężarówka zaczęła przeraźliwie trąbić. A ten co? Ryknął pan Franciszek, siniejąc z gniewu. Ten też się tutaj pcha? To pan Józio, wyjaśniła dziewczynka. Zdziwiona trochę wybuchem pana Franciszka. Wiezie nasze rzeczy. Pan Franciszek czuł, że wraca do normalnego stanu swego umysłu, czyli znowu był na wszystko zły. Co to w ogóle ma znaczyć? Przyjeżdżają, hałasują, tarasują bramę, oczarowują pięknymi oczami. Jak tak można? Patrzył z gniewem to na rudowłosą kobietę, to na jej córkę, to na siedzącego w cinquecento faceta, to wreszcie na wychylającego się z ciężarówki pana Józia i aż zgrzytał zębami ze złości. — Czego trąbisz, wsioku jeden? — huknął rozzłoszczony. — Myślisz, że trąbienie coś pomoże? — Na mnie też trąbią — odpyskował pan Józio. — I zaraz mandat mi wlepią. W cinquecento wysiadł tata Ani. Wysoki, szczupły mężczyzna. Starając się nie zwracać uwagi na wrzeszczących pana Józia i pana Franciszka, zaparł się nogami o beton, wytężył wszystkie siły i przepchnął kawałeczek żółte auto. Pan Franciszek i pan Józio zamilkli. Ania z mamą podbiegły do samochodu i stanęły z tyłu. Trzy, cztery! Zaraz, zaraz! Krzyknął nagle pan Józio. Wyskoczył z szoferki i podbiegł do fiacika. Panie się odsuną, to męska robota. Pan Franciszek, lekko zawstydzony, odstawił na bok swoją miotłę i stanął przy panu Józiu. Nie wiadomo, co bardziej go zakłopotało. Czy to, że sam nie wpadł na ten pomysł, czy też może to, że wykazał po raz pierwszy od Bóg wie jak dawna chęć niesienia pomocy. Zaciskając z wysiłku zęby, pchał żółte cinquecento, aż znaleźli się wreszcie na podwórku. Z góry patrzyły na nich dziesiątki twarzy. Pani Halinka, ucieszona, że coś się dzieje, Tomek i Patty, w równym stopniu zdumieni, co rozbawieni, Wojtek, jak zwykle z książką na kolanach, Jacek, ze słuchawkami na uszach, pani Mielnikowa, pogryzająca ciasteczko za ciasteczkiem, państwo Antałkowie, ci od Jamnika, który zawsze robi kupę na samym środku podwórza. Wszędzie
ludzie widać było dziesiątki rozpłaszczonych na szybach nosów. Pan Franciszek, żeby nie wybuchnąć gniewem, zaczął liczyć w myślach do 10. No! Krzyknął radośnie pan Józio i pobiegł w stronę ciężarówki. Tata Ani odwrócił się do pana Franciszka. Staszek Bujnowicz. Przedstawił się, ściskając mu rękę. Jesteśmy nowymi lokatorami. Jak to? Wysapał pan Franciszek. Tu nie ma żadnych wolnych mieszkań. Nie? Zdumiał się tata Ani. A nam tutaj Instytut Biologii Polskiej Akademii Nauk miał wynająć mieszkanie. Pan Franciszek dopiero teraz zrozumiał. A! Podrapał się po brzuchu i spojrzał w stronę ciemnych okien jednego z mieszkań na pierwszym piętrze. To pan jest tym biologiem, tak? Tak, ucieszył się tata Ani. Pan Franciszek pokiwał pogardliwie głową. Jeszcze jeden inteligencik, pomyślał, mierząc wzrokiem szczupłą sylwetkę stojącego przed nim mężczyzny. Jak to jest, że takie nic ma tak piękną żonę? Zerknął na rudowłosą kobietę. Co innego mechanik, właściciel sklepu, ale naukowiec? Pan Franciszek wzruszył ramionami. W tym momencie na podwórze wtoczyła się ciężarówka. I naraz trzask. Oho! Mruknęła Ania. I już po miotle. Pan Franciszek zbladł. Jego jedyny oręż w nierównej walce z bachorami. Jego podpora. Jego symbol podwórzowej władzy. Jego ukochana stara miotła leżała teraz pod kołami przyczepy z napisem przeprowadzki cały kraj. Zmiażdżona. Przepraszamy. Usłyszał zmartwiony głos rudowłosej kobiety. I wtedy stało się coś, czego pan Franciszek długo potem nie mógł zrozumieć. Bo zamiast zezłościć się, zamiast wybuchnąć gniewem, zamiast tupać, grozić i kląć, machnął tylko ręką. Mogłem jej tam nie stawiać. Pan Franciszek usłyszał ze zdumieniem swój własny głos. Zresztą była już stara. A potem podniósł potrzaskaną miotłę i zaniósł ją do śmietnika. Czary czy jak? Myślał, wrzucając miotłę do kontenera. Kto to jest? Czarownica? Wróżka? Odwrócił się ze strachem. Rudowłosa kobieta wciąż tam była, uśmiechnięta i piękna. Jej córka wyjmowała właśnie z fiata Cinquecento puchową kurtkę. Pan Józio otwierał przyczepę ciężarówki. Inteligencik przeciągał się po długiej jeździe.